A dlaczego ty miałeś pseudonim Dziadzia? Czy to wynika z tego, że... Jestem dziadzior, bo wiesz co... Ty masz żonę? Tak. I dzieci? Tak. W jakim wieku? Zmiennym. Mam trójkę dzieci. Trójkę dzieci? Tak, tak. Jesteś artystą hip-hopowym? Jestem z nich bardzo dumny i je uwielbiam. No przecież to są twoje dzieci. Tak. Ale ile one mają lat? Nie będę pytał o płeć, ilu chłopców... Moja najstarsza córka idzie do liceum w tym roku. Do gimnazjum? Do liceum. Gimnazjów już nie ma. Trudno nadążyć, ja wiem. Nie ma gimnazjów? Znów nie ma. Znów są licea? Tak. Patrz, kuźwa, wychodziłem godzinę temu, znowu były licea. Znaczy były gimnazja. Czyli ona jest dorosła. No, a najmłodszy? W pewnym sensie. W czwartej klasie jest. No i oni... Mój najmłodszy syn. No dobrze, i oni wiedzą, że ty jesteś postacią. A córka średnia jest w klasie pomiędzy nimi. Pomiędzy nimi. Co dwa lata jakby okazało się, że z tego seksu to się dzieci biorą. Czyli co dwa lata miałeś seks, Benz, pojawiał się potomek. Mały Don Guralescu. No dobrze, i oni są twoimi fanami? Nie, nie, absolutnie nie. Nie są? Nie. Znaczy w pewnym sensie pewnie są, jestem ich ojcem. Natomiast nie katuję ich moją muzyką. Pytałeś, skąd dziadzior? Albo hardkorowy papa, ktoś mi powiedział, że ty... To tak, są różne ksywy. To są dziadoksy, te oksy to dziadoksy. Zapuściłem brodę po prostu, wiele lat temu już, taką długą naprawdę, solidną. I zostałem dziadziorem i tak już zostało. Okej. Okay. Czyli to nie ma nic wspólnego z tym, że jesteś już taki retro? Dziadek Mróz bardziej wtedy. Trochę jestem retro też, ale teraz. A miałeś taką sytuację, że na przykład w kiblu złapałeś córkę jak... I do kibla. Na szczęście nie. A w łazience? Nie, na przykład ty nie boisz się, że taki ojciec liberalny... Jasne, że się boję, wiesz... Bo to nie jest świat. Nadchodzącymi problemami będę musiał sobie radzić. Nie dostałem instrukcji obsługi, będę musiał je na bieżąco rozwiązywać i trzymać rękę na pulsie. Świat jest w tej chwili bardzo drapieżny dla dzieciaków. No. Jest bardzo dużo używek, takich, których nawet nie znam, wśród dzieci. Są... Naprawdę są używki wśród dzieci, których nie znasz? Bardzo dużo. Nie, nie ma się co śmiać. Nie, ale mówisz serio. Naprawdę pojawiają się, ale mówisz o dopalaczach czy jakichś? O alkoholu, o narkotykach, o przede wszystkim nadużywaniu internetu, kompulsywnym korzystaniu z telefonu komórkowego. To prawda. To są rzeczy, które bardzo szkodzą dzieciakom i należy nie szczędzić sił i środków, żeby ich przed tym jakoś tam próbować chronić. No ale jak twoje ziomki, ci koledzy, których ja znam z teledysków, przychodzą do ciebie do domu, to te dzieci nie krzyczą? Nie. Nie mówią, tata, napadli nas. Ja mam bardzo porządnych kolegów, wbrew pozorom. No może oni są porządni, ale ja poglądałem trochę teledyski. Pozory mylą. A, czyli to są, rozumiem, wykładowcy z Polskiej Akademii Nauk. Okej. Okay.